Witam z tej strony Piorun i zaczynamy pogodę kosmiczną. Regiony występowania plam słonecznych to jest region 3684-3685. W pierwszym regionie jest jedna plama, w drugim jest 9, ale klasyfikacje B i mają wszystkie. Rozbłyski prawa, lewa oraz część środkowej, a raczej południowo-wschodniej i środkowej części Słońca. Aktywność mamy obecnie C1.23, z ostatnich 2 godzin C1.67 i M1.42. Dziury koronalne na południowym wschodzie 2. No i na razie widzę tyle. Koronalny wyrzut masy, protony nam tu stoją równo i sztywno, ale co mnie interesuje najbardziej, to region 3690. Też, ale teraz zobaczymy sobie, jak wygląda nasze słoneczko. Zwracajcie uwagę na południowy wschód. Widzicie, jaki potężny rozbłysk poszedł? A teraz pomyślcie, że ten rozbłysk był skierowany prosto w stronę Ziemi. Leżymy i kwiczymy wszyscy. No. Zobaczymy teraz to z bliższej odległości, więc zapnijcie pasy. Nie tak. Nie wiem, co jest grane. Ale dobra, niech będzie. Widzicie nasilenie? Południowy wschód. Zobaczcie. Nasilenie. I zachód tak samo. Dwa potężne wyrzuty masy razem z rozbłyskami poszły. Najpierw poszedł rozbłysk, a potem wyrzut masy. Dlatego będę cały czas mówił o listwach antyprzepięciowych i nie tylko. Jak tam zorza KP1+, czyli nie ma co się... Wiatr słoneczny, jego prędkość to 411,6 km na sekundę. Gęstość 2,86 protona na centymetr sześcienny. Pole magnetyczne to 7,08 nanotesli. No i biegun pola magnetycznego południowy, czyli w dupie jesteśmy. Zasięg zorzy polarnej, no, powiem szczerze, może być widoczna nad Polską nawet. Ale to się jeszcze okaże. No dobra, co tu mamy w aktualnościach? Dobra, żegnam serdecznie, pozdrawiam serdecznie wszystkich.